Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór z wirtualnego studia. Jak zawsze kłania się w pas wasz wierny, uśmiechnięty samuraj Mariusz Borkowski oraz... wiecznie zmęczony Paweł Dębowski. No tak, tak to jest, jak się gra w Yakuzę. Witamy drogie słuchaczki oraz szanownych słuchaczy, a także widzów już w 76. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Serdecznie zachęcamy was do słuchania naszych ostatnich podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. No i oczywiście dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarza, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku, bo niestety zły YouTube teraz wszystko tnie. Tak więc dziękujemy także obecnym przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patreon oraz kawie. Pablo teraz szczególnie potrzebuje tej kawy. Tak. Dzisiaj w naszym wirtualnym studiu niczym drużyna pierścienia zebrała się pokaźna grupa pasjonatów kultury japońskiej i jej pochodnymi. No a stał się tak bez przyczyny, ponieważ dzisiaj stoczymy ostateczną walkę związaną z tematem bądź z tematami muzyki do marki Final Fantasy. Dlatego do naszego wirtualnego studia zawitali sami znamienici goście jak Mateusz Gołom. Witaj, Mateuszu. Hej, hej, miło znowu u was gościć. Jak zawsze, Paweł Klimczak, aka Nafta. Cześć, Pawle. Hej. No i po dłuższej przerwie nasz dobry znajomy Adam Dębski, aka Nox, A15, zaprzyjaźnionego podcastu dwapady.pl. Cześć, Adamie. Cześć, witam wszystkich. Dobrze, panowie, jest to ogromna rozkosz móc spotkać się z wami i porozmawiać o wspólnej pasji, jaką jest muzyka do gier, a w tym wypadku seria Final Fantasy. Tak się jeszcze złożyło, że mija nam powoli miesiąc od koncertu Final Symphony Music from Final Fantasy 6, 7, 10. Chciałbym z tego miejsca w imieniu Fundacji Game Music też podziękować naszym wszystkim widzom, którzy byli, może też którzy nas słuchają. Naprawdę dziękujemy wam za wasze wsparcie. No, dzięki wam będziemy mogli kontynuować i mam nadzieję, że niebawem będziemy mogli ogłosić jakieś kolejne wieści związane nie tylko z marką Final Fantasy wykonywaną na żywo, czy chociażby z samą marką Square Enix, ale to śledźcie po prostu nasze kanały i bardzo wam dziękujemy za wasze wsparcie. No i też dziękuję tobie, Adamie i Pawle, że byliście na koncercie. Nie wiem, czy jest czas, żebyśmy porozmawiali o naszych własnych jakichś takich, powiedzmy, przemyśleniach. Mam nadzieję, że ku temu się może w trakcie dyskusji jeszcze nadarzy okazja. W każdym razie też bardzo bym wam chciał podziękować, że znaleźliście swój czas. Dobrze, zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszego podcastu, proszę powiedzcie, czego ostatnio słuchaliście, i może zacznę od Adama. O, akurat ode mnie, ojej, czuję się do tablicy tutaj wyprowadzony. Co ja ostatnio słuchałem? Szczerze mówiąc, myślałem o tym, żeby się przygotować lepiej do tego odcinka i słuchać muzyki z Final Fantasy. Naturalnie. I skończyło się tak, że zdążyłem przypomnieć sobie, albo może nie tyle przypomnieć, stwierdziłem, że nigdy nie słuchałem muzyki z Finala 11, ale do tego, wydaje mi się, jeszcze przejdziemy, więc na tym się trochę skupiłem. A tak to... czego jeszcze ostatnio słuchałem. Jest kilka takich soundtracków, do tego, których strasznie lubię wracać, i na przykład jednym z nich jest Valhalla. Nie mam na myśli Assassin's Creed'a, tylko jest to Valhalla Bartender, Cyberpunk Bartender Action, chyba ta gra się nazywa. Jest to visual novel, gdzie się tak prowadzi bar w takim cyberpunkowym mieście i ma świetny soundtrack, przy którym się cudownie pracuje, więc jeżeli tylko nie mam zbytnio pomysłu, czego akurat posłuchać przy pracy, to jest to jeden z soundtracków, który sobie włączam. A tak, to również ostatnio, co zresztą tutaj uświadomiliście mi przed nagrywaniem, że przechodzę teraz Alana Wake'a
2, więc w sumie też mógłbym troszeczkę powiedzieć. Więc może nie spoilując, nie psując żadnych niespodzianek, jeżeli ktoś jeszcze nie grał, ale z nagry Remedy możecie się spodziewać, że w grze jest multum współpracy z zespołem Poets of the Fall, czyli pojawiają się znowu Old Gods of Asgard, no i dzieje się, jest dużo naprawdę, nawet nie tyle muzyki, co zabawy z muzyką, z interakcją z muzyką, bardzo, bardzo fajna rzecz, więc jak graliście w Kontrola, to mniej więcej możecie się spodziewać, w jaką stronę studio właśnie idzie z takimi eksperymentami i jeszcze gry nie skończyłem, ale bardzo mi się podoba to, co tam robią. No ja też osobiście czekam, co Petri Alanko upichcił w tym swoim piekarniku. A dobrze, Nafta, a co u ciebie się ostatnio kręciło? Kurczę, bardzo, bardzo dużo słuchałem ostatnio Furii nowej, jako trwa moja długa i szalona miłość z muzyką tradycyjną, z muzyką wiejską, więc jak usłyszałem, że na nowej płycie zespołu Furia, ona gra muzykę ludową, polską, na modłę black metalową, niesamowita sprawa, myślę, że o tej płycie będziemy przez wiele lat jeszcze pamiętać, no i w sumie coś z tym black metalem mam na rzeczy, bo jeszcze Wayfarer, American Gothic, płyta, która jest takim Red Dead Redemption 2, ale black metal, bardzo, bardzo ciekawe przerobienie właśnie tradycji Dzikiego Zachodu na modłę black metalową i bardzo, 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 bardzo ciekawa rzecz, a już tutaj przyznawałem się z lekkim wstydem poniekąd, że w moim życiu zaszła ważna zmiana, czyli uzależniłem się od EVE Online i muzyka z EVE jest niesamowita, w zasadzie jest naprawdę super i nie jestem dumny z tej zmiany w swoim życiu, ale myślę, że jeszcze przez chwilę poeksploruję te opcje. Nie jest tak strasznie, jak ludzie mówią. Mam bardzo miłe doświadczenie nowego gracza, a z MMO to różnie bywa. Wiem, że dzisiaj pogadamy trochę o 14, więc może to będzie remedium. Tak, jeszcze wrócimy. Naiv, kiedyś może sięgnę. Właśnie. A myślę, że wiecie, no jest to powiedzonko fight fire with fire, nie? Więc może to jest ta opcja, ale tak, głównie to jakoś tak właśnie na zmianę jeszcze z płytą Tamtena, End of the World. Tamten to jest taki producent z Warszawy, który robi bardzo ciekawą muzykę elektroniczną, która trochę się odwołuje do takiej tradycji, nie wiem, nowej fali, postpunka i bardzo to jest ciekawe. Także to się u mnie kręciło i klikało. Cudownie, to już podsunąłeś pewnie nam temat z Pawłem na przygotowanie audycji o muzyce do gier online, a myślę, że to też jest bardzo interesujący. To jest dobry temat, tak. Intrygujący, tak. Mógłby być to odcinek, zważywszy na to, że naprawdę nie jest łatwo pisać muzykę do gier online, no bo to są gry, no, przy których spędzamy setki, jak nie tysiące godzin, tak? No, tak więc pewnie wrócimy i zapukamy do ciebie w tej kwestii. Miejmy nadzieję, że już nie będę mówił o uzależnieniu wtedy. Okej. W sensie nie będzie, albo wiesz, przyjedziemy do pasjonatu, gdzie będziesz tam z mikrofonem, tak. I będziemy nagrywać. A tam nowy dodatek do 14, nie? Tak jest. Mateusz, a co u ciebie się kręciło w takim razie? Co u mnie? Pod względem soundtracków do gier to tak naprawdę ostatnimi czasy niewiele. Właściwie 2 tygodnie temu, jak byłem chory, to przez weekend udało mi się skończyć Persona 4 Golden, gdzie przez 3 dni grałem chyba z 40 godzin łącznie, bo nie mogłem się ruszyć z łóżka. Więc cały czas w głowie słyszę heartbeat z tamtego soundtracku, natomiast... Ale to nie jest analogia do twojego stanu zdrowia wtedy, mam nadzieję, że to nie było. Tak. Okay. Nie. Okay. Nie. Ale jest to taki utwór, który wrył mi się w głowę. Jest ewidentnym takim earwormem, który zostaje na długo, ten konkretny utwór. Co do takich poza soundtrackowej muzyki, to gdzieś tam po jakiejś tam dłuższej wakacyjnej przerwie wróciliśmy sobie z naszym małym zespołem do grania i nadal gdzieś tam szukam sobie inspiracji. Więc odkryłem taki amerykański, kalifornijski zespół Failure, który grał mniej więcej między latami 90 a 97 nagrywał, teraz chyba się reaktywowali jakiś czas temu, no ale oni gdzieś tam oscylują w granicach tego grunge'u, ale też
bardzo mocno wyróżniają się na tle tego całego nurtu tym, że mocno bawią się przetwarzaniem swojej muzyki, więc niektóre ich utwory brzmią troszkę bardziej kosmicznie od innych, niektóre bardziej tradycyjnie, no ale jest to coś takiego ciekawego, gdzie szukam troszeczkę inspiracji do tych gitar u nas w zespole. No i właściwie w sumie ostatnio tyle. No i oczywiście jak zawsze dziecięca muzyka w tle, jako że mam 2,5-letnią córkę, odkryliśmy, że taki punkowo-folkowy zespół Hańba ma też poboczny projekt dziecięcy Czereśnik, gdzie śpiewają piosenki dla dzieci i jest ostatnio hitem u mojej córki. To jest, ja powiem tak, nieskromnie bym chciał zaproponować, że kto wie, może twój zespół jako comeback wyjdzie w formie jakiegoś takiego nagrania dla młodszych słuchaczy. Ja mam wrażenie, że to jest taki troszeczkę nieodkryty rejon przez wiele zespołów, a fajnie po prostu od małego jednak dzieci edukować dobrą muzyką. Dzięki, Mateuszu. A Pablo, ja się ciebie nie pytam, ale wiem, czego ty słuchasz. Nic nie wiesz. Dobra, mów o tej Jakuzie. O, spoiler. Ale czy kupiłeś już Grandię w pudełku? Ja chcę zgłosić cyberbullying, bo Mateusz cały czas mnie nęka w internecie o to. Ale słuchaj, już jest zbiórka na Patronite, już prawie już zbieraliśmy. Kaszlnij dwa razy, jeżeli potrzebujesz Grandię. Pomocy. Link będzie pod filmem, także jest zbiórka na Grandia dla Jezu, jestem wszędzie nękany, to jest niesamowite. Ale okej, wracam do tego. No bo kupujesz jakieś bzdury, a nie Grandia. No ciebie po prostu bardzo, bardzo kochamy, Pablo, wiesz, i chodzi no o twój widzę. Stan psychiczny, żebyś tak, łobuzy kochają bardziej, no rozumiem. Można i tak. A jeśli chodzi o słuchanie, zacznę może od ty, bo trochę czasu minęło, odkąd się ostatnio widzieliśmy, a tu się trochę rzeczy pozmieniało. Oczywiście dalej odkrywam sobie nowe zespoły japońskiego rocku i popu, ale w ostatnim czasie dużo odsłuchuję sobie soundtracków. Na przykład Sony zrobiło nam Dzień Dziecka i podrzuciło nam kilka albumów, które są dostępne do odsłuchania w streamingu. Na przykład Wild Arms i Shadow of the Colossus. Oczywiście o Wild Armsach mówiłem już wielokrotnie na tym podcaście, więc chyba nie ma sensu się powtarzać, po prostu trzeba nie tylko zagrać, ale też posłuchać. No a Shadow of the Colossus to jest taki no-brainer, must have. To jest gra, która wyciska 7 poty z PS2, ale soundtrack to jest po prostu, myślę, taka naprawdę mocno wysoka poprzeczka, jeśli chodzi o soundtracki dla tej konsoli. Również odsłuchałem sobie na razie fragmenty, ale mam zamiar zakupić sobie soundtrack do Star Ocean The Second Story R, czyli remake do Star Ocean sprzed, 20 lat ponad, jeśli dobrze pamiętam. Mogę powiedzieć tak, to jest remake, o który nic nie robiłem. Jeśli chodzi o samą grę, jeśli chodzi również o sam soundtrack, bo mam problem z nowymi, z reedycjami soundtracków do starych gier, bo one zwykle niczym się specjalnie sobą nie różnią, albo są po prostu jakąś tam kalką twórczości sprzed lat z jakimiś małymi tweakami. No Star Ocean, powiem szczerze, to jest chyba soundtrack, który był tworzony praktycznie od podstaw, od nowa, gdzie wrzucono nie tylko nowe instrumenty, ale również no, przeszła orkiestrację i w niektórych utworach słuchać nawet cały chór, więc to jest praktycznie soundtrack stworzony od nowa, od samego początku. Ale mówię, na razie odsłuchałem sobie fragmenty, które są teraz dostępne i mam nadzieję dostać cały soundtrack, kiedy będzie dostępny. W międzyczasie odsłuchuję sobie The Invisible Brunana Lubasa. Na razie na ten temat nic nie powiem, bo w grę jeszcze nie grałem, a chciałbym mieć takie świeże spojrzenie zarówno na muzykę, jak i na grę. No i oczywiście tu już zaspoilowane, że jestem w trakcie odsłuchiwania i grania w Like a Dragon Gaiden, czyli powrót przygód Kazimierza Kiryu, o którym wiadomo, że nigdy nikogo nie zabił. Więc to jest dosłownie powrót Kiryu, więc jeśli ktoś grał w poprzednie odsłony Yakuzy z nim w roli głównej, no to myślę, że do tego soundtracku też się przyzwyczai, bo to jest powrót do tych mocnych brzmień, zwłaszcza rockowych, które towarzyszą nam podczas walk, które są, no to jest klasyczny brawler, tak jak poprzednie części. I
naprawdę robi robotę. Jeśli komuś brakowało takich dźwięków po Like a Dragon, myślę, że będzie zachwycony. Nie jest to może taki wysoki poziom jak Yakuza 0 czy Yakuza 6, ale myślę, że to jest taki fajny dodatek, takie puszczenie oczka dla fanów, także jak najbardziej mogę polecić. Oj, od Star Ocean to trzeba będzie kiedyś audycję nagrać, bo to, co Motoi Sakuraba i Sentami zrobił w serii Star Ocean, a nie tylko, ale w Talesach, jeszcze w kilku innych seriach. A ja się też bardzo cieszę z tego remake'u i mam nadzieję, że Square Enix się teraz obudzi i Xenogears'a wyda w końcu. Ja bym się ucieszył z takiej reedycji, nie ukrywam. No ja też. A jeszcze kilka innych, jak między innymi Wagon Story. To jest taki klasyk, ja tego kompletnie nie rozumiem, dlaczego Square Enix jeszcze... Zwłaszcza, że to jest, jeśli chodzi o Xenogears, no to jest potencjał do tego, żeby to zrobić. No, przy Star Ocean pokazano, że dało się wydać starą grę w nowym wydaniu, która wygląda jak klasyk, ale mimo wszystko kurczę, przyciąga tak. nowych graczy, więc no jak najbardziej. Mnie w ogóle dziwiło, że Star Ocean... Proszę? Tak, mnie w ogóle zdziwiło, że oni po Star Ocean sięgnęli przed na przykład Xenogears, bo wydawało mi się, że Xenogears ma taką bardzo opinię kultowego tytułu, też jakiejś takiej bardzo nietypowej realizacji tej formuły JRPG-owej, a Star Ocean gdzieś tam, może nawet niedawno było jakieś nowe części, nie? Może to jest jakiś eksperyment też na zasadzie... No, Square Enix lubi eksperymentować. Tak. Zobaczymy, jak ludzie przyjmą. Po Avengersach. No tak, ale... Square jest w ogóle przedziwne, bo... Mów, proszę. Bo dwójkę wydali z większym rozmachem plus edycjami pudełkowymi niż jedynkę. Nie wiem, czy pamiętacie, że remake jedynki też wyszedł dosyć niedawno. Tak, jest super. Ja zresztą ogrywałem go całkiem niedawno. To jest fenomenalna gra w ogóle i byłem bardzo zdziwiony, jak bardzo nic się wokół niej nie działo, nie? Tak publishingowo bardzo po macoszemu. Dopiero teraz za dwójkę się wzięli tak bardziej i tak... What? Moi drodzy, żeby się nie wdawać w szczegóły teraz i nie wchodząc w dygresję, ja bym naprawdę strasznie chciał o Star Ocean porozmawiać, bo to jest moja ulubiona seria, szczególnie druga i trzecia odsłona. Oj. A to jeszcze pewnie coś czuję, że będziemy musieli was zaprosić do studia i będziemy mogli wtedy porozmawiać. Ale nawiązując do klasyku, no tak się złożyło, że w końcu Brave Fencer, Musa Shiden, Origina Soundtrack, Tsuyoshi Ego Sekito i Yoichi Yashimoto, no na zdobycie tego albumu przyszło mi czekać blisko prawie 20 lat. Produkcja, którą pamiętam jeszcze jako nastolatek, oczarowała mnie wówczas, no szczególnie oprawą audio napisano właśnie przez Yoshiego Sekito, no byłego gitarzystę kapeli The Black Mage. Kto kojarzy, to wie, że to był zespół, który przez trzy publikacje płytowe zajmował się aranżacjami utworu z Final Fantasy w formie takiej rockowej, czasami nawet rocka progresywnego. No i choć muzyka na przestrzeni tych blisko 30 lat, mowa oczywiście o Brave Fencerze Musashidenie, blisko 30 lat być może się już zestarzała, to nadal mnie czaruje takimi swoimi tematami, a w tym szczególnie przewodnim, towarzyszący głównemu bohaterowi gry. No album polecam naprawdę wyłącznie pasjonatom konsoli Sony PlayStation. Jeżeli chodzi o drugi album, już Paweł powiedział, The Invincible, Niezwyciężony Bruno Lubasa. No o produkcji Niezwyciężony dowiedziałem się, szczerze powiem, całkiem przypadkiem przy festiwalu poświęconemu twórczości Stanisława Lema, no wybitnego pisarza literatury hard science fiction i wielu innych jeszcze dział, w tym filozoficznych. Od samego początku kibicowałem grze, a szczególnie muzyce autorstwa polskiego kompozytora Bruno Lubasa, no bo jest to współkompozytor wielu produkcji dla studia Bluebird Team. Tudzież przy ostatnim nawet The Medium pracował z Arkadiuszem Rejkowskim bodajże. Z tego co pamiętam, oprócz Akiry Yamaoki. No i w Niezwyciężonego jeszcze nie miałem okazji zagrać tak jak Paweł, ale przesłuchałem cały album, który nie jest może w żaden sposób odkrywczy, ale jako samodzielne dzieło muzyka w oderwaniu od obrazu jest momentami ciężka naprawdę w odbiorze. Tylko nieliczne motywy z udziałem organicznych instrumentów, w tym głównie fortepianu, które pewnie okraszają sceny fabularne dla gry, naprawdę wtedy brzmi to imponująco. No wydawnictwo szczególnie polecam osobom szukającym odskoczni od typowej muzyki do gier wideo. Tyle z mojej strony i tyle od naszych słuchaczy i panowie, przechodzimy. Muzyczna odyseja serii Final Fantasy, część trzecia.
mamy tutaj, skończyliśmy na 9 odsłonie i mamy tutaj pożegnanie tak naprawdę Uematsu z serią Final Fantasy na przestrzeni odsłony 10 i 11. Mowa o jakim pożegnaniu? No mowa o tym pożegnaniu, że on był głównym kompozytorem, on się głównie zajmował tą muzyką, ale już przy 10 i 11 odsłonie, no przy 11 już tam były tylko nieliczny jego udział, natomiast przy 10 odsłonie, która została wydana 19 lipca 2001 roku, pomagało mu dwóch kompozytorów, mianowicie Junya Nakano i Masashi Hamauzu, którego pewnie nasi słuchacze, widzowie i słuchaczki kojarzą z takimi produkcjami jak Saga Frontier 2, Final Fantasy oczywiście 7 Remake, Final Fantasy 13, no i można byłoby tu tak naprawdę w nieskończoność wymieniać Sigma chyba Harmonic, taka gra była na Nintendo DS-a, więc wiele, wiele naprawdę produkcji, kompozytor z ogromnym bagażem doświadczeń. I teraz przechodząc, bo rozmawiając o Final Fantasy X, no trzeba powiedzieć, że to była też ostatnia chyba odsłona z tego, co pamiętam. Wyprowadźcie mnie panowie jakby takiego, powiedzmy, z błędu. To była też ostatnia produkcja, gdzie Hironobu Sakaguchi pracował. On zakończył jakby też swoją działalność też ze Square, bo to jeszcze był wtedy, jeżeli pamiętamy wszyscy, to był Square, to jeszcze nie był Square Enix. A no bo wszyscy wiemy, że niestety film Spirit Within pogrzebał troszeczkę z Square i poniekąd się mówi o tym, że to był powód, dlaczego się też z Enixem połączyli. A jeżeli chodzi o samo... Ja nie chcę, żebyśmy rozmawiali o Final Fantasy X, jaka to była pod kątem jakby, nie wiem, graficznym rewolucja, tak? Ja bym chciał porozmawiać o samej muzyce, czy na przestrzeni tych gier, które oczywiście graliśmy wcześniej od jedynki do dziewiątki, czy... Uważacie, że dziesiątka była faktycznie, można powiedzieć śmiało, że była też w jakimś stopniu rewolucyjna? Czy ona jakiś kolejny krok, kolejne jakieś nowe standardy wówczas wprowadziła? Bo mówimy o roku 2001, gdzie na rynku jest konsola PlayStation 2, już chyba gdzieś tam za rogiem GameCube się powoli pojawiał, Dreamcast niestety już dogorywał, Microsoft wiadomo zapowiada swoją gdzieś, powiedzmy, konsolę. Dużo się dzieje na rynku. To jak z perspektywy czasu wy oceniacie tą muzykę? Może też wasze jakieś wspomnienia? I zacznę może od naszego gościa, od Adama. Adamie, jak ty wspominasz może Final Fantasy X? Rany, to fatalnie, że na mnie padło, bo muszę się tutaj przyznać, że nigdy nie skończyłem Final Fantasy X, ale bardzo chcę to kiedyś zrobić. Natomiast znam takie najbardziej... Takie najbardziej może ikoniczne, można by powiedzieć, takie najbardziej ulubione utwory, jak tu Zanarkand, no tutaj oczywiście taki obvious choice, prawda? Ale tak, to jak słucham tych kawałków, to faktycznie jest to jeden z powodów, dla których chciałbym tę grę kiedyś skończyć. Drugim z powodów jest to, że redakcja dwóch padów gdzieś tam mnie ciśnie regularnie w takich interwałach, że Nox, kiedy skończysz Final Fantasy X? I tak, dobrze, w końcu skończę. Więc głównie posłucham, dobrze, tak, głównie posłucham waszych wrażeń na razie z tej części. Pewnie będziesz miał przy kolejnych odsłonach więcej do powiedzenia, a Nafta, a jak to u ciebie z tą dziesiątką w takim razie wyglądało? Jak to z perspektywy czasu? Czy faktycznie muzyka duże zamieszanie wówczas zrobiła? Zarówno u ciebie i też jak na rynku? Wiesz co, ja poznałem dziesiątkę dopiero jako dorosły człowiek, nie te 22 lata temu już teraz, wtedy jakby trochę inny rodzaj gier. Chcesz mi powiedzieć, że nie stałeś w kolejce. Chcę ci powiedzieć, że nie stałem w kolejce, bo wtedy w ogóle w mojej miejscowości rodzinnej z Zgorzelca nawet nie było kolejek po gry, tylko było losowe pudełka z grami w sklepie komputerowym i najczęściej to były gry typu Hopkins FBI, albo Emergency. Natomiast absolutnie kocham Finala 10. Przechodziłem go chyba z 3 razy, ostatni raz w zeszłym roku. Jest to jeden z moich ulubionych soundtracków w ogóle do Final Fantasy. Uważam, że jest to jeden z najlepszych soundtracków, jeżeli chodzi o połączenie tematów gry i charakteru lokacji, atmosfery, jaka w ogóle panuje w tej grze, właśnie z muzyką. Dla mnie
jako człowieka, który jest mocno zainteresowany, sam religijny nie jest, ale jestem bardzo mocno zainteresowany religią, religijnością, instytucjami religijnymi, a o tym ta gra jest. Bardzo mi się podobał ten soundtrack. Wszystkie na przykład utwory, które towarzyszą eksploracji różnych ruin. Ten motyw, który jest przy Blitzballu, który jest takim takim właśnie fajnym burackim power rockiem, takim właśnie typowo sportowym. I wydaje mi się, że tutaj w ogóle... Przepraszam, ale Uematsu... burackim mnie po prostu... Ale ja używam tego bez wartościowania. Czasami trzeba sobie... Nie, tak, sobie... tak, po prostu mnie rozbawiło, sorry. No, ale wiecie, o co chodzi, nie? To jest taka fist pumping music, nie? Że jakby po prostu się ręka sama unosi do machania, to zaciśnięcia i machania w pięść. Aż mi, słuchajcie, czekajcie, o, z mikrofonu spadło z wrażeń osłonka. W każdym razie... Sama. Tak. W każdym razie wydaje mi się, że, bo tutaj Uematsu mówił, że on się inspirował muzyką pop z lat 80., komponując ten soundtrack i gdzieś tam to słychać, natomiast słychać bardzo mocno jednak te takie, może ja źle to określę, ale taki buddyjski charakter tej muzyki, to znaczy ona często jest taka... Folklor, ja bym powiedział folklor, który z Okinawy pochodził. Tak, to też, nie? Bo gdzieś tam w ogóle te naczelne idee religijne, które są w tej grze, one są mocno właśnie tym szintoizmem inspirowane, ale przede wszystkim wydaje mi się, że dobrze, że Uematsu po tych dziewięciu edycjach dostał jeszcze inne osoby, bo po pierwsze, wydaje mi się, że mógł je sporo... Może nie nauczyć, ale na pewno przekazać pewien zestaw wiedzy i doświadczeń, który jest związany z komponowaniem muzyki do finali, bo to jest, wydaje mi się, że na etapie tej 10 gry to już Uematsu sam na pewno miał jakieś sposoby, na pewno miał jakieś myki i patenty, ale też te aranżacje są super, są bardzo ciekawe. I jeżeli dobrze pamiętam, po prostu byłem na wielu koncertach ostatnio, mi się trochę rzecz pozdawało, ale na tym koncercie w NFM-ie 10 była grana, nie? Przez tego pianistę. Tak. Mariusz. Tak, było. To był najlepszy moment tego koncertu, było fenomenalne, to było świetnie zaaranżowane, bardzo widać było, że ten pianista też podoba mu się ten materiał i słychać było, jak fajne to są melodie. Ja w ogóle, tradycyjnie my tu mamy zadanie, żeby wypisać sobie ulubione utwory, to ja mam chyba w ogóle z 6 utworów, nie? Mount Gagazet, Omega Ruins, temat Tytusa, temat oczywiście z Blitzballa, Lulu Team, niesamowity, Path of Repentance, no kurczę, i czy krótkie, czy długie utwory, wszystko jest tak fenomenalne. Bardzo mi się podoba 10 pod każdym względem i wydaje mi się, że też dlatego bardzo mi się podoba. Motywy bitewne w 10. Też I tutaj też rytmicznie. To jest bardzo ciekawy rytmicznie soundtrack. Ty mówiłeś o tym właśnie folklorze, no to słychać te takie tradycyjne japońskie instrumenty perkusyjne miejscami. Tutaj już wiadomo, mamy PlayStation 2, więc o wiele bardziej zaawansowana technologia generowania tego dźwięku, więc już trochę bardziej zbliżamy się do takiej epickiej symfoniczności, która już w sumie wcześniej się gdzieś pojawiła, ale już w stronę takiego hiperrealizmu dźwiękowego, czy inaczej, czy po prostu takiego odtwarzania realistycznego dźwięku w grach, czyli realistycznych instrumentów, nie jakichś wymyślonych, jak elektronicznych, jak do 6, czy 7, czy nawet w sumie 8, 9 części. Ale jakbyś mógł też ubrać tak w całość, czy uważasz, że to była... Sorry, że tak po prostu ucinam, ale też staram się pilnować tak, ja bym gadał jeszcze długo, więc dobrze. Tak, ja wiem, ale nie, mi się to właśnie bardzo podoba, bo widać, że z ogromną pasją podchodzisz do tej 10 odsłony i prawdę mówiąc moglibyśmy całą audycję dzisiejszą poświęcić tylko i wyłącznie tej części, ale jakbyś miał podsumować w całość, czy uważasz, że na tle całej serii, czyli od tej 9, od 1 do 9, no przecież można śmiało powiedzieć, że raczej nawet od 1 do, od 6 do 9, 30 była bardzo rewolucyjna, jeżeli chodzi o całą nawet całą serię, na tle całej serii, czy można tak powiedzieć? Czy ona coś zmieniła, miała jakiś wpływ na późniejsze kolejne części? Tak, wydaje mi się, że ta taka bardziej kooperacyjny charakter pracy nad tą muzyką i
Wydaje mi się, że aranżacje są trochę głębsze, są trochę bardziej rozbudowane i tutaj oczywiście to pewnie wynikało z tego, że Uematsu miał osoby, które osobno gdzieś się też skupiły na aranżacji, że on głównie pisał melodię, chociaż nie w przypadku każdego utworu tak jest, ale ten zestaw osób, które aranżowały tę muzykę, no tutaj jest, ja nie wiem, czy mówisz o wpływie i o tym, co dalej. Wydaje mi się, że ten wpływ jest naturalny i bez dziesiątki, w sensie bez tego, co jest na dziesiątce, ta muzyka i tak szłaby w tę stronę, bo to jest po prostu zmiana w całej branży. Czyli większe budżety, większe możliwości oddania na przykład muzyki symfonicznej, realistycznej i tak dalej, i tak dalej. To jest element tego procesu. Na pewno wydaje mi się, że po raz kolejny i to jest coś, co jest stałego w serii, że ta muzyka perfekcyjnie się zgrywa z tematami i lokacjami i w ogóle atmosferą i charakterem dziesiątki i to można powiedzieć praktycznie o każdych finalach, może o tych pierwszych, chociaż to też jest, jakby to też się zgadza wszystko, więc nie wiem, czy miało wpływ samo Final 10, na pewno Final 10 jest bardzo symptomatycznym tytułem dla tego, co się działo ogólnie w branży i w tym, jak się nagrywało i produkowało, zaczęło się nagrywać i produkować muzykę w XXI wieku, nie, do gier, bo tu już mamy 2001 rok, to już jest nie tylko zmiana kalendarzowa, ale ogólnie zmiana też technologiczna. Y2K bug nas nie dojechał, ale bardzo dużo tej technologii po prostu umożliwiła na trochę bardziej rozbudowaną, jeszcze bardziej rozbudowaną muzykę, no bo przecież dziewiątce też już było dużo takich realizacji symfonicznych wręcz. Więc tutaj absolutnie, no... Faktycznie pamiętam z tamtych czasów, jeszcze człowiek do szkół chodził i z kolegami, z koleżankami się przeglądało jakieś magazyny właśnie, gdzie były... Pamiętam, że my żeśmy wtedy byli zafascynowani Metal Gear Solid, bo jedynka na peceta wyszła i żeśmy... Co prawda mało kto miał właśnie te konsole, ale typu PlayStation. Większość jeszcze grała powiedzmy na Pegasusach albo tym podobnych. I jak widzieliśmy tą zmianę technologiczną z grafiki z pierwszego PlayStation na drugie, tak, były screeny z Metal Gear Solid 2, jak te twarze miały mimikę, miały oczy i było takie, o wow, jak to wygląda. To faktycznie pamiętam jak dziś, że to robiło niesamowite wrażenie i chyba do dzisiaj nie było takiego skoku technologicznego z jednej konsoli na drugą, mam wrażenie. A przynajmniej robiącego takie wrażenie. Mhm. Nie, myślę, że się też mogę po tym podpisać, co Adam powiedział i co wcześniej powiedział Nafta. Nafta, ty chciałeś jeszcze coś ewentualnie dopowiedzieć? Ja zawsze chcę coś dopowiadać, ale już przekazuję pałeczkę dalej, bo to dobrze, nie ma co. Przekazujemy pałeczkę Mateuszowi. Mateuszu, jak z perspektywy czasu ty pamiętasz właśnie muzykę do Final Fantasy X? Znaczy ja właściwie, może powiem trochę krócej, bo tak właściwie... Dla mnie bardziej uzupełniająco, bo na pewno zgadzam się pod kątem tego rytmiki, klimatu i tego, że pięknie tutaj ta muzyka, nawet może nawet jeszcze bardziej, lepiej ilustruje pewne sceny, które dzieją się w tej grze, pewne wydarzenia, pewne eventy. Natomiast przez to, że w ten soundtrack zaangażowane były inne osoby, dla mnie jest to już... No już później Uematsu nie był już prawie w ogóle zaangażowany, a później kompletnie odszedł od pracy nad finalami, ale no jest to już pierwszy soundtrack, który nie ma takiego vibe'u stricte rockowego, o którym mówiłem w poprzednim odcinku, czy tam dwa odcinki temu, że dla mnie Sakaguchi, wszystkie utwory, które było Uematsu, przepraszam, wszystkie utwory, które Uematsu pisał, były stricte rockowe, że on był rockmanem. Tutaj już tego jest dużo, dużo mniej dla mnie, przez co ta Outer muzyka... World na przykład, tam jest troszeczkę... Ale nie mówię, że wszystkie. Okay. Nie mówię, że wszystkie, ale nadal nie jest już tak, że który utwór nie weźmiesz, on może być utworem rockowym, nie? I w związku z tym, że ta muzyka dużo lepiej ilustruje rzeczy, to jest dla mnie troszeczkę bardziej popada w zapomnienie. Ja właśnie pamiętam utwory typu Tuzanar Kanbon, był poruszający, Otherworld, o którym wspomniałeś, z utworów Hamauzu kocham Decisive Battle, który jest fantastyczny.
natomiast dużo utworów zlało mi się z tłem i to jest taki powtarzający się przykład, o którym pewnie będę mógł też powiedzieć później, że są gry w tej serii, których utworów nie jestem w stanie sobie w ogóle przypomnieć. Natomiast dobrze mi się z nimi grało już po odejściu Uematsu. Bardziej takie ilustracyjne, bardzo mocno przypięte do obrazu i nawiązujące chyba może już do tematyki filmowej, a można tak, by też tak jakby to mieć takie, odnieść takie wrażenie. Pablo, jak to u ciebie było z tą dziesiątką? Jak ty w ogóle wspominasz na przestrzeni już tych dekad tą dziesiątą odsłonę? Znaczy wiesz, Final Fantasy X to już jest era PlayStation 2, to już jest zupełnie nowa technologia, więc można było sobie pozwolić na jeszcze więcej. Tak już mówiliśmy o tym, że Final Fantasy IX też było dociśnięcie tak naprawdę do ściany i zastanawialiśmy się, co jeszcze mogą z tego wycisnąć. No i przyszła Final Fantasy X i okazało się, że da się zrobić więcej i lepiej. Tu fajnie Nafta to powiedział, że ten soundtrack tak w sumie jak sama gra nawiązuje trochę do tej religijności, do tej sfery duchowej i tu się mogę pod tym podpisać rzeczywiście, że słuchając soundtracku do dziesiątki, ja nie mówię, że ten soundtrack mi się bardzo podobał, tak, czy był zajebisty, czy coś w tym rodzaju, tylko czułem satysfakcję, ale właśnie taką satysfakcję takim pod kątem właśnie tej duchowości, może w ten sposób. Także Final Fantasy X znajduje się gdzieś tam w mojej topce ulubionych soundtracków, zwłaszcza w kontekście gier na PlayStation 2, o czym kiedyś musimy, Mariusz, pogadać, bo PS Dwójka miała potężną bibliotekę gier i bibliotekę muzyki. Ale tu jedna rzecz, może nawet nie krytyka, ale taka rzecz, którą ja zauważyłem i tutaj trochę Mateusz nawet na to zwrócił uwagę, to, że Nobu Uematsu niby współtworzył, znaczy mamy kilku autorów soundtracku, co już było takim dużym krokiem do przodu, jeśli chodzi o całą serię. A również mamy mnóstwo więcej utworów wokalnych, ale to, na co ja zwróciłem uwagę, to, że to, co stworzył Uematsu, troszkę gdzieś ginie w tle, tak naprawdę. Trudno mi to dokładnie nazwać, ale wydaje mi się, że to, co na przykład stworzył Hamazu, czy brzmiało dla mnie zdecydowanie lepiej, fajniej i zdecydowanie bardziej pasowo do klimatu dziesiątki. W przypadku Uematsu, no to, tak jak powiedziałem, gdzieś on tam się nawet nie ukrywał, ale on gdzieś znajdował się w tym cieniu swojego ucznia, było nie było. I dlatego troszkę z tym mam problem. Może, możliwe, nie wiem, to jest takie moje zauważenie, może to nie jest prawdziwe. Może to jest kwestia tego, że Uematsu już tworzył te soundtracki do gier już od wielu, wielu lat i już wtedy chyba czuł, że potrzebował trochę zmian, może odciążenia. Widać, że się bardzo, bardzo starał, ale to, co on stworzył, było dla mnie gdzieś tam ginęło w tle rzeczywiście, że mimo swoich starań i mimo swoich dotychczasowych dokonań, to, co stworzył, było dla mnie przynajmniej słabsze od tego, co udało się Hamuzu. No ja tylko tak podsumowując, bo tak jak powiedzieliśmy na samym początku, mamy jeszcze blisko 6 odsłon do omówienia pod kątem muzycznym. Oczywiście nie będziemy każdą po kolei już dzisiaj omawiać. Ja tylko powiem, że trzeba powiedzieć sobie szczerze, że dla Uematsu 10. odsłona to jest takie już pożegnanie trochę z serią Final Fantasy, a gdzie jako weteran branży muzycznej, branży do gier, pokazuje już swoje takie, powiedzmy, ostatnie przemyślenia i pomysły na muzykę do gier, no bo cała branża też gier i muzyczna się zmieniła. Sądzę, że gdyby nie Masashi Hamauzu, ja nie wiem, jakby ta ścieżka dźwiękowa brzmiała, bo jego wkład, trzeba sobie powiedzieć szczerze, był tutaj bardzo ważny, co wpłynęło później, że pracował nad kolejną odsłoną Final Fantasy, mowa o 13, pewnie kilka słów też powiemy o niej dzisiaj. Dlatego sądzę, że
To jest piękne pożegnanie Umatsu i faktycznie gdzieś można mieć z tyłu ten zgrzyt, że jest to zupełnie inna historia, zupełnie inna Final Fantasy, ale też może Hironobu Sakaguchi i grupa osób, która pracowała wówczas z nim, też chcieliście w jakiś sposób pożegnać. No, wiadomo, że mieliśmy tą J-popową balladę Suteki Dene przy wolnym tłumaczeniu Isn't It Wonderful, napisano w tekst napisano przez Kazusiego Nodzimę, natomiast muzyka oczywiście była napisana przez Uematsu, no i ten wspomniany przeze mnie ten Otherworld, który też był skomponowany przez Nobu Uematsu, tekst był napisany przez Aleksandra Smitha, zaś jeśli chodzi o wykonanie, to był Bill Moyer, frontman z kapeli Till I'll Die. A The Zan Arcane to też jest taka ciekawostka, no bo utwór oryginalnie był napisany dla kolegi, który miał bodajże chyba być wykonany, teraz nie wiem, czy to miało być podczas jakiejś ceremonii weselnej i okazało się, że został finalnie odrzucony, no i Uematsu też się zapytał, czy może wykorzystać kiedyś ten temat muzyczny, no i wykorzystał w grze Final Fantasy X. Z moich ulubionych utworów trochę będzie, ja uwielbiam to, co Hama zrobił pod kątem motywu bitewnego, natomiast ja strasznie bardzo duży mam sentyment do utworu Beside z Archipelagu, gdzie spotykamy Wakę i Lulu. I bardzo lubię ten taki bardzo melancholijny, wręcz lo-fi, taki klimatyczny temat, który wprawia cię bardzo w pozytywny nastrój i uspokaja. Dobrze, Final Fantasy XI, 16 maj 2002, wiadomo, że prace nad tą grą dłużej trwały. Tutaj było trzech znowu kompozytorów, z czego głównymi kompozytorami był Naoshi Mizuta i Kumi Tanioka, czyli pierwsza kompozytorka, która tak naprawdę zaczęła pisać muzykę do Final Fantasy XI jeszcze przed Yoko Shimomurą. Ja osobiście naprawdę o grze niestety pewnie każdy z nas tutaj miał mało co do wspólnego, no bo ta gra była wówczas dostępna na PlayStation 2, jeszcze trzeba było mieć połączenie internetowe. Kto w 2002 roku w Polsce miał połączenie internetowe korzystając z PlayStation 2? Jeżeli miał, no to trzeba sobie pamiętać, że duży pokaźny portfel trzeba było wówczas posiadać i ja też z tego co pamiętam chyba, nie wiem czy serwery były chyba japońskie i chyba amerykańskie tylko. Nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak to było, więc tutaj się nie będę wypowiadał, więc tutaj odsyłam raczej do wujka. Też mam wrażenie, że gra miała płatną subskrypcję, więc... Tak, jeszcze miała dodatkowo płatną subskrypcję. Ale co ciekawe, dalej ludzie grają w jedenastkę, nawet ostatnio jakiś dodatek został zapowiedziany, kolejny. I z moich ulubionych utworów to tutaj jest ten temat główny, czyli opening theme, The Legend of the Crystal, Theme, Memory of the People, Memory de la Stone, Memory of the Wind. Bardzo orkiestrowy, bardzo taki monumentalny temat. No i panowie, czy wy jesteście w stanie cokolwiek wyciągnąć ze swojej pamięci, jeżeli chodzi o Final Fantasy XI, czy mieliście okazję jakoś takowo zapoznać się z tym tytułem, zarówno jeżeli chodzi o grę i o muzykę, i może zacznę tym razem od Mateusza. Ja chcę. Wyjątkowo, tak jak wspomniałem na początku odcinka, postanowiłem, że nigdy nie słuchałem muzyki z jedenastki, więc spróbuję chociaż trochę posłuchać, żeby właśnie mieć coś do powiedzenia na ten temat, bo w samą jedenastkę nie grałem. Grałem za to, nadal gram w sumie bardzo dużo w czternastkę, więc takiej ciekawości, jak wyglądała ta pierwsza... To będzie nawiązanie w jaki sposób właśnie wyglądała ta... ten pierwowzór tego MMO w tej serii. I tak przyznam szczerze, że już jak widziałem, jak właśnie Izzy z naszej redakcji kiedyś streamował dla znajomych, jak wygląda jedenastka, też właśnie wrócił do niej z ciekawości. Muszę przyznać, ta gra dzisiaj już jest strasznie drewniana i te wszystkie zasady MMO, faktycznie to już jest takie bardzo, bardzo staroświeckie, dajmy na to, i wyciska z gracza ostatnie godziny właściwie. Na zasadzie nie szanuje czasu, jaki gracz na tę grę poświęca, w przeciwieństwie do 14. Natomiast sama muzyka, tak jak wspomniałeś, ten motyw główny, ja mam nawet wrażenie, że czy on nie był przypadkiem wykorzystany jako część tego znanego zwiastuna w 14, jak się A Realm Reborn pojawiło? Właśnie tak zapomniałem tego...
Całkiem możliwe. Nowa aranżacja. Tak, zapomniałem to sprawdzić, ale to jest faktycznie bardzo ładny utwór, który, przyznam szczerze, jako jedyny w tym soundtracku jakoś zapadł mi w pamięć. Puściłem go sobie tak do pracy, słuchałem go i on był bardzo przyjemny, przynajmniej ten do podstawowej wersji gry, bo jeszcze każdy dodatek ma osobny soundtrack. Przysłuchałem jeszcze właśnie do pierwszego dodatku i tak zaskoczyło mnie, że ta muzyka pasowałaby do dowolnego RPGa. Nie czułem w tym takiego Final Fantasy vibe'u, takiego nastroju, że tak, to jest właśnie Final Fantasy. Wręcz tak odniosłem czasami wrażenie, że ta muzyka wydała mi się taka trochę nijaka, więc szczerze mówiąc, może ten album był niekompletny, albo jeżeli był, to po prostu ta muzyka nie zrobiła na mnie większego wrażenia, ale faktycznie poza tym głównym motywem przewodnim to czegoś mi tam brakowało. No tak, no kilka dodatków też wyszło i tam głównie później Naoshi Mizuta robił muzykę i tak jak powiedziałeś, słusznie zauważyłeś, ta muzyka trochę to była taka muzyka tła i mam wrażenie, że tylko osoby, które spędziły przy tym tytule i przy tych dodatkach, to utknęła im jak najlepiej tak, ta muzyka i pewnie oni najlepiej by się tak, mogli być może faktycznie ona powstała z myślą o tym, że ktoś będzie jej słuchał dziesiątkami godzin i może o to chodziło, bo faktycznie pracowało się przy niej bardzo przyjemnie. Pablo, a ty jakoś chciałbyś tutaj coś dodać? Jakieś trzy słowa odnośnie muzyki do Final Fantasy XI? Przez co nic ci nie powiem, bo w XI w ogóle nie grałem. Jedynie co, to takie tylko wspomnienie moje, że o istnieniu w ogóle Final Fantasy XI dowiedziałem się z PSX Extreme chyba. I trochę mnie zdziwiło, że obok zapowiedzi pojawiło się logo Xboxa, tak więc byłem mniej więcej tak samo zaskoczony jak nie wiem, fani serii, kiedy się dowiedzieli, że Final Fantasy VII no nie pojawi się na Nintendo 64. Tak? Mm-hmm. I to jest w sumie... Te czasy, kiedy jeszcze papierowa prasa growa była, silnie trwała. To... Środkiem informacji, okna, tak. Oknem na świat, dokładnie. Nafta, a ty masz jakieś swoje spostrzeżenia, jeżeli chodzi o Final Fantasy XI? Niekoniecznie, znaczy w ogóle bo nie grałem oczywiście, wtedy PS2, które nie było przerobione na pirackie dyski, to już było w ogóle, nie znałem osoby, wszyscy mieli po prostu pirackie PS2, a PS2 podłączone do internetu, w ogóle, to były legendy, nie? Nawet nie legendy, nie docierały do nas takie wieści, ale słuchałem, przygotowując się do dzisiaj, przesłuchałem trochę i rzeczywiście jest tak, jak mówicie, to jest taka bardzo, bardzo generyczna muzyka, chciałem powiedzieć, że w dowolnego RPGa i tak też odczułem, że to jest taka generyczna muzyka RPGowa, że to mogłoby być równie dobrze jakiś, nie wiem, Lineage 2, czy tam Metin, czy coś tam i bardzo, bardzo, bardzo jest to niewyróżniające się niczym, ale z drugiej strony pomyślałem, że może tak powinno być, że jednak ta muzyka, biorąc pod uwagę specyfikę gier MMO, ona może po pierwsze jest mniej powiązana, poza jakimiś tam cutscenkami czy story contentem, to jest mniej powiązana z tym, co się na ekranie dzieje, czyli musi być trochę bardziej generyczna, no bo skoro ludzie spędzają w MMO setki, tysiące godzin, to zrobienie setek, tysięcy godzin oryginalnej muzyki jest bez sensu, więc wtedy, znaczy no po prostu nie ma logistycznego i finansowego sensu, więc zastanawiamy się wtedy, co zrobić. No muzykę, która będzie pasować do jak największej ilości sytuacji, do muzyki, która może sprawdzić się w każdych okolicznościach, więc może stąd jest ta taka generyczność czy neutralność tej muzyki. Nie chcę jej krytykować, bo to też jest całkiem porządna propozycja, natomiast no w ogóle mi tutaj nic nie zapadło w myśl. Może gdybym był straceńcem, który w finalu 11 miał te setki godzin czy tysiące nawet, to bym trochę inaczej na to patrzył, ale no nie porusza takich emocji. Szedłbyś właśnie w przez ten brak kontekstu. Słucham? Szedłbyś w zaparte. Tak. W sensie, tak, mówiłbym, że tak. Tak. O, wyśle, jeszcze bym pewnie macie. Powiedział, że 14 to jest zdrada, tak, bym powiedział, 14 to jest zdrada, mogli 11 utrzymywać przy życiu cały czas, ale no, całe szczęście... To mnie zaskoczyło, oczywiście, ta gra nadal żyje. Tak, cały serwer działają cały czas. Tak, więc to, czyli
prawdopodobnie opłaca się wciąż, jakby może nawet się spłaca ta gra, w sensie jest tyle osób, które, bo rozumiem, że dalej tam jest abonament, nie? Czy nie? Czy, no to podejrzewam, że te, nie wiem, 318 osób, które grają w to, że trzeba, ja zobaczę w międzyczasie na Steam Charts, ile osób gra teraz w Finala 11 a przekazuję głos dalej, no tak jak mówię, no tutaj może właśnie przy okazji 14, gdzie nie grałem w 14, więc może chętnie bym usłyszał porównanie muzyki jednego z drugim, ale jeżeli chodzi o 11, to nie wydaje mi się, że to jest coś, co jakoś szczególnie się wyróżnia. Szczególnie na tle tego, co było do tej pory, czyli mieliśmy 10, Pożegnanie Uematsu, a wcześniej jakby te wszystkie wspaniałe dźwięki, więc... No tak, no bo więc moglibyśmy tak też porozmawiać o wyborze, to jeszcze chyba był bodajże Squaresoft, to jeszcze nie był Square Enix, no o wyborze, dlaczego poszli kolejną odsłonę i że to online, no ale wiemy dobrze, że wtedy to były pierwsze kroki, kiedy gry online stawiały nowe jakby nowe podejście do tworzenia gier, no i też jakby do zarobku. Mateusz, rozumiem, przepraszam, że ci wejdę w słowo, tylko przepraszam, zgadnijcie, ile osób według Steam Chartsów, więc wiadomo, trochę trzeba to brać na poprawkę, ale ile osób gra teraz w Finala 11 na Steam? Strzelam, nie wiem, 10 tysięcy. Zabierz tysięcy. Okej. 15. 15 osób. Pod uwagę, że ta gra może mieć swój własny launcher, który zupełnie nie jest powiązany ze Steamem, tak samo jak 14. Może mieć, oczywiście, ale nie sądzę, że to będzie więcej niż kilkaset, nie? Myślę, że nie więcej niż kilkaset, nie? Mateusz. Pewnie więcej niż w Redfalla. Wywołuję Mateusza niczym Sumona. Mateuszu, czy ty chciałbyś coś jeszcze o 11 ewentualnie tutaj dodać od siebie? Jeśli chodzi o Final Fantasy 11, to niewiele mam tutaj tak naprawdę do powiedzenia, ponieważ ja nigdy nie byłem fanem gier MMO, więc też nawet jeśli wszystko, co ma Final Fantasy w tytule, raczej z defaultu mnie pociąga, tak niekoniecznie byłem zainteresowany tą konkretną pozycją, już samo to online było dla mnie w jakiś sposób odrzucające. No i w związku z tym też jakoś ominęła mnie muzyka do tej gry. Nigdy jakoś nie przysiadłem, żeby nawet odsłuchiwać ją na Spotify, czy też później jakkolwiek załatwiać sobie płytę, ściągać do swojej kolekcji. Nie wiem, jest to dla mnie taka jedna wielka czarna dziura w historii Final Fantasy, tak po prawdzie. Jeszcze 14 nie, bo jest to na tyle popularne, że wszyscy słyszeli o tym critically acclaimed MMORPG i tak dalej, jak to w tym żarcie. Natomiast 11 jest dla mnie takim punktem, który kiedyś był i zniknął i ja tak naprawdę nic o nim nie wiem, poza tym, że to było kompetentne MMO na swój czas, a teraz już prawdopodobnie bardzo, bardzo się zestarzało. Dobrze. Panowie, teraz to skończymy tak naprawdę. To już był ostatni lot, jeżeli chodzi o pożegnanie Uematsu z serią Final Fantasy, gdzie on był głównym kompozytorem, chociaż wiemy, że on w 14 też miał bardzo dużo do powiedzenia. Mamy teraz, musieliśmy prawie 4 lata czekać na kolejną odsłonę Final Fantasy 12, ale w międzyczasie wiemy, że 12, 13, 14, 15, 16 powstała i tutaj w przypadku muzyki do Final Fantasy 12 głównym... Tak? Ktoś chciał coś dodać? Okej. Żaden problem. W przypadku Final Fantasy XII głównym kompozytorem, to wszyscy wiemy, był Hitoshi Sakimoto, tam jeszcze kilku innych kompozytorów pomagało Sakimoto, m.in. Masaharu Iwata. Później Final Fantasy XIII, Masashi Hamauzu, Final Fantasy XIV, głównie tutaj głównie muzyka do dodatków i też jakby do linii fabularnej, czyli Masayoshi Soken, Final Fantasy XV, Yoko Shimomura, no i później Masayoshi Soken dostał możliwość napisania muzyki do pełnoprawnej odsłony, czyli Final Fantasy XVI. No i mówimy teraz tak naprawdę o nowej jakości w muzyce Final Fantasy, czyli od Final Fantasy XII do 16. I ja mam do was pytanie, czy naprawdę możemy mówić, że odejście Uematsu już nie jest jakby głównym kompozytorem, że nie pisał tej muzyki, miała
jego nie udział, tak? Bo wiemy, że gdzieś tam te aranżacje wybrzmiewają w niektórych odsłonach. Gdzieś te DNA Final Fantasy, które on stworzył pod kątem muzycznym, on gdzieś wybrzmiewa nadal w tych odsłonach, w tych starszych, w tych nowych, gdzie już nie bierze udział. I jak go może fizycznie nie ma jako kompozytora, głównego kompozytora, to gdzieś po niego, jego pokłosie gdzieś się czasami pojawia. I teraz ja mam pytanie do was, panowie, na te kilka już ostatnie 20 minut, czy brak Uematsu dobrze zrobił Final Fantasy, jeżeli chodzi o muzykę? Czy faktycznie można mówić, że udział Yoko Shimomury, no bardzo znamienitej kompozytorki, wpłynął idealnie, dobrze się wpasowała w Final Fantasy 15? Czy na przykład w przypadku Hitoshiego Sakimoto, który zrobił muzykę do Final Fantasy 12, który to była chyba jedyna odsłona Final Fantasy, która dostała od Famitsu 40x40. Zresztą Sakimoto dostał złotą płytę za muzykę. I czy na przykład Masashi Hamuzu i niestety felerny start Square Enix na konsoli PlayStation 3 i Final Fantasy 13, która no jedni kochają, jedni nienawidzą, jedni mają wolą zapomnieć. Natomiast muzycznie wiadomo, też różnie było. Czy uważacie, że brak Uematsu miał dobry wpływ na serię Final Fantasy? I może zacznę tym razem najbardziej wygadanego naszego gościa, czyli Naftę. Ojejku, jeszcze z takim pytaniem. Znaczy tak, ja myślę, że nie wiem jak z serią Final Fantasy, ale dla Uematsu staram się postawić w jego butach na chwilę, wejść w jego buty. To jest kupa lat spędzona na robieniu soundtracków do jednej serii. Myślę, że on też miał trochę tego, nie tyle dość, ale to też pożegnał się godnie, no bo tam abstrahując od tego, czy pracował przy 11, no to jednak 10 to była bardziej, podejrzewam, że większa okazja dla niego, większa okoliczność, może bardziej taka uroczysta. Chociaż kto wie, może był fanem MMO bardzo już od samego początku. Ale wydaje mi się, że tak jak bardzo, bardzo lubię 12, jedną z moich ulubionych gier w ogóle w serii jest, tak ten soundtrack, on dla mnie się trochę zaczyna, i to jest taka moja opinia, z którą oczywiście śmiało zachęcam do polemiki, ale zaczyna się trochę taka epoka generyczna w finalach i ja zdaję sobie sprawę, że 12 z racji tego, że to ona ma taki, jest ten wątek polityczny, to jest takie bardzo dojrzałe fabularnie i posuwa się ten proces, który od samego początku przecież Square miał na celu, czyli ufilmowienia gier, nie? Seria Final Fantasy to jest seria, która od zawsze miała ambicje filmowe, jeżeli chodzi o prezentację, jeżeli chodzi o sposoby narracji, zresztą za to ją kochamy, to też był ten zmiana paradygmatu w grach wideo, przynajmniej japońskich, że pojawiły się trochę inne sposoby opowiadania historii, trochę inne sposoby konstruowania w ogóle wszystkiego, od filmików począwszy po soundtracki właśnie. I dla mnie 12 jest całkiem sympatycznym soundtrackiem, ale nic ponadto. Jakoś tak zaczyna się etap takiej generycznej, trochę filmowej muzyki w finalach. Może zbyt radykalnie oceniam, może właśnie kontrastując to z 10, ale tak jak mówię, no ja uwielbiam 12, to jest top 3 moich finali, więc nie przeszkadza mi ta muzyka, ale nie mogę nic więcej o niej powiedzieć. No jest, na pewno jest bardzo fajnie zaaranżowana i tutaj dla mnie to jest bardzo, bardzo bardzo ważne, żeby ta muzyka, kiedy ona jest taka duża, kiedy ma taką obszerną instrumentację, to ten aranż jest tutaj kluczowy. Więc ten aranż się jak najbardziej sprawdza. Natomiast nie wiem, ja też nie czuję na przykład bardzo mocno organicznego związku z muzyką, a światem, który jest zaprezentowany w 12. To na przykład mi trochę przeszkadza, wydaje mi się, że tak jak w przypadku 10, 6 tak samo, nie wiem, 7, jakby 9 tak samo, bardzo mocno słychać w tej muzyce. Ja ją słysząc potrafię sobie wyobrazić ten świat. Słuchając soundtracku do 12 bez obrazu, z 12, przypominając go sobie na dzisiaj, ciężko mi było, wiecie, przywołać sobie, kiedy to się działo, z którego momentu to jest muzyka. Więc mam takie letnie wrażenia. Nie chcę tutaj być negative Nancy. A czy to samo absolutnie, dlatego mówię, że to jest... Mm-hmm.
Tak, dokładnie. Tak samo mam, w 13 grałem tylko chwilę drobną i chyba mnie pokonała ta gra. W sensie bardzo nie chciała, żebym ją polubił i tak po 2-3 godzinach dałem sobie spokój. Natomiast 15 przeszedłem całą i praktycznie nic z niej nie pamiętam muzycznie i zresztą w ogóle to jest taka bardzo dziwna odsłona. Myślę, że powinniśmy kiedyś zrobić sam odcinek o Final Fantasy 15, bo to jest tak fascynujący przypadek gry, która gdzieś nie dowodzi na wielu poziomach, a jednak jest tam potencjał na coś naprawdę mocnego, tyle że no właśnie z przyczyn zewnętrznych coś tam poszło nie tak i ja nie grałem w Royal Edition, więc dlatego grałem w Day One. Od razu miałem nawet odłożony gdzieś tam w jakimś sklepie we Wrocławiu, pamiętam, że musiałem jechać przez całe miasto i odebrać sobie pudełkową wersję i no byłem trochę zawiedziony i ta muzyka też była taka tam i dlatego mówię o tej po początku takiej ery generycznej, kiedy ta muzyka jest po prostu muzyką bardzo zbliżoną do takiej generycznej muzyki filmowej, ale mówię, to jest moja opinia, ja się oczywiście mogę mylić i chętnie posłucham, co wy o tym sądzicie, bo może jest pośród nas jakiś fanatyk soundtracku do 12 i ma kontrargumenty mocne na to, co ja powiedziałem, więc no mówię, w jednym zdaniu no to jest po prostu początek ery generyczności i to jest lekki zawód, według mnie. Z drugiej strony nie potrafię sobie wyobrazić tego, żeby Uematsu przez do końca życia siedział jak ten ziomek od Dragon Questa, żeby siedział do końca życia i robił w kółko muzykę do jednej gry. Nie wiemy, jak skończył. Nikomu nie życzę, tak, nikomu nie życzę tego losu, nie? Adamie, bo ty już tak... Już się tak palę, dosłownie. Tak, już wypychasz się o tej generyczności i tak chciałem powiedzieć, że się nie zgadzam, bo oczywiście to, co Uematsu stworzył, to wszystko jest taką podwaliną całej tej serii i to się nadal pojawia. Nawet w 14 pojawiają się jego aranżacje, jego utworów, jego kompozycji, więc i właśnie Soken wykorzystuje to, co całe to legacy, cały ten dorobek Uematsu. Wydaje mi się, że nie da się odseparować tego, co on stworzył od całej reszty serii. Nawet te różne właśnie gry jak Fearitmia, która jest właśnie takim hołdem do muzyki z całej serii. Tam przecież też non-stop te najbardziej znane utwory się pojawiają. Natomiast te takie, bo rozumiem, że teraz robimy takie szybkie zbicie wszystkich pozostałych gier, tak? W jedno. Tak, chodzi o tą nową jakość. Tak, to, jeżeli chodzi o 13, to tutaj znowu muszę się przyznać, to jest kolejna gra, którą mam do nadrobienia. Natomiast już od 13 w górę byłem z serią w miarę na bieżąco i tutaj, no oczywiście z wyjątkami, ale powiedzmy, że 13 to była taka gra, gdzie już faktycznie kupowałem ją na premierę i przez lata oczywiście miałem styczność z tą serią, ale to była pierwsza taka Final Fantasy, którą kupiłem ze świadomością, że gram w nią na premierę i teraz mogę doświadczyć tego tak jak wszyscy w tym samym momencie. Do dzisiaj pamiętam, ręka mi się trzęsła, jak wkładałem płytę do PS3. Gra oczywiście miała swoje liczne problemy, ale soundtrack wydaje mi się bardzo fajny. W sensie, że coś przeczuwałeś, jest nie tak. Nie, byłem tak podekscytowany. Natomiast ten soundtrack Masashi Hamauzu, on mi się bardzo podoba. Tam jest dużo takich takiej mieszanki dźwięków elektronicznych z instrumentami, ale czuć, widać, że to jest zmontowane bez udziału orkiestry. W sensie, jak orkiestra próbuje zagrać te utwory, to czuć, że coś jest z nimi nie tak. One były montowane w jakiś taki właśnie sposób komputerowy, cyfrowy i to widać. Natomiast one brzmią bardzo fajnie. Tutaj warto dodać, że w Warszawie były nagrywane utwory przez orkiestrę. Tak? Warszawską. No to widzisz, czyli... Tak. To jest bardzo fajna ciekawostka, nie wiedziałem o tym. Tak. Przy czym... Nie był na miejscu, kiedy... Przepraszam, ci wchodzę zdanie. Nie był na miejscu, kiedy były nagrywane te utwory, ale utwory były nagrywane w Polsce. No i mało tego, rok chyba po premierze był festiwal muzyki filmowej, gdzie po raz pierwszy w Polsce była muzyka z Final Fantasy na Distant Wars, Music for Final Fantasy, i on był zaproszony na ten koncert. Czy to było w Krakowie przy okazji festiwalu filmowego? Tak, też wtedy, tam byłem. Tak,
Tak, i zgadza się. I tam przy koncercie pomagałem, jako Game Music pomagaliśmy zorganizować poboczny koncert, gdzie Masashi Hamuzu z Miną Sakai, która właśnie pojawia się w soundtracku Final Fantasy. Chyba nawet współpracowaliśmy wtedy jeszcze jako Game Music i Inner World już. Tak, dokładnie tak, ja to pamiętam. I on wtedy promował swój autorski album, który bardzo był nastawiony na muzykę Ainów, to są rdzeni mieszkańcy Japonii. Na Okinawie, tylko w Sapporo, gdzieś niedaleko Sapporo. Aha. Mają tam widzisz, swój to rezerwat. Ja tutaj strasznie żałuję, że mamy więcej czasu, żeby porozmawiać o tych grach, bo o każdej z nich można by tyle fajnych ciekawostek. Dużo wyciągnąć ciekawostek, ale właśnie o to chodzi, o to, że w trakcie rozmowy to też uważam, że to naturalnie najważniejsze, co chciałem właśnie przekazać, że wiele z tych utworów widać, że one zyskały na tym, że były tworzone cyfrowo, z wykorzystaniem, tak jak wspomniałeś, tego, co było nagrane przez orkiestrę. I jeżeli orkiestra próbuje zrobić aranżację tych utworów, to zawsze czegoś tam w nich brakuje. Przynajmniej takie mam odczucia. Przy czym w samej grze bardzo mi się ten soundtrack podoba i takie kawałki właśnie jak Blinded by Light czy The Fires of Fate bardzo lubię. Tematy bitewne są świetne. 13 jest mój ulubiony motyw Chocobo w całej serii. I jest jeden utwór, który musiałem bardzo intensywnie w trakcie, jak tutaj opowiadaliśmy, co ostatnio słuchaliśmy, ja tutaj tymczasem szukałem na YouTubie, jak ten utwór się nazywał. To było Dust to Dust Color, albo znany też jako Colorless World, który ma taki spokojny wokal. On się pojawia w takim bardzo melancholijnym momencie historii i zawsze jak go słucham, to jakieś takie właśnie wzruszenie mnie ogarnia, więc jest to taki bardzo, bardzo charakterystyczny Dust to Dust. Polecam sobie sprawdzić. Okej, Adamie, ale jakbyś na przykład miał porównać muzykę właśnie na przestrzeni tych kolejnych, o co mam na myśli Final Fantasy 14, która jest też jest w sumie tobie bardzo bliska, bo dużo dodatków ograłeś i też jeżeli chodzi o 15 i niedawno rozpoczętą 16, z twojej perspektywy muzyka prosisz mnie o misję niemożliwą tutaj, żeby to tak bardzo kompresować, bo o samej 14 mógłbym mówić wiele, wiele godzin. Zresztą tutaj wspomniałeś o... O 14 kiedyś chciałbym zrobić oddzielny odcinek. Super, to wtedy na pewno wiem, do kogo bardzo uderzyć. Bardzo chętnie. Nie skończyłem jeszcze Endwalker, czyli ostatniego dodatku, ale w tym roku skończyłem właśnie Shadowbringers. Znajomi, jak mnie zachęcili do gry, to właśnie mówili, graj, bo to jest MMO, w które można grać dla fabuły. I to mnie faktycznie kupiło, ta fabuła gdzieś tam później... faktycznie robi się taka, że gra się konkretnie dla tej fabuły, a nie dlatego, że jest to MMO, czego wiele osób może nie wie. I wydaje mi się, że każdy dodatek już w pewnym momencie sprawia wrażenie takiej osobnej gry w Final Fantasy, więc każdy z tych dodatków mógłby być osobnym finalem. Biorąc pod uwagę jeszcze, że każdy z nich ma naprawdę świetny soundtrack. Te soundtracki do 14 są fenomenalne. Soken robi taką świetną robotę w tej serii. Jeżeli chodzi o 16, ja dopiero wczoraj zacząłem grać, wcześniej zagrałem w demko, jak była premiera, wczoraj raptem w ramach przygotowań tego podcastu zacząłem przechodzić 16. I ten soundtrack Sokena do 16, on... Widać, że celuje w taki konkretny, średniowieczny nastrój z taką bardzo dużą pompą, gdy się dzieją takie najbardziej epickie sceny, a się dzieją. Tak może za dużo tutaj nie mówić, jak ktoś nie grał. A nie masz wrażenia, że to jest troszeczkę takie... Jest to coś zupełnie... Tematy, które nie wykorzystał w Final Fantasy XIV i on wyciąga je z szuflady. Na razie spędziłem z grą raptem kilka godzin, więc ciężko mi się tu wypowiadać, bo co chwila znajduję w tym soundtracku coś nowego. Natomiast widać, że on jest nastawiony na jeden konkretny nastrój, co bardzo kontrastuje z XIV, bo w XIV faktycznie jest dużo... Dajmy na to, każdy dodatek ma jakiś tam swój motyw przewodni i te motywy potem, jak takie leitmotivy, one wracają z czasem, jak się pojawiają konkretne wątki fabularne, więc to też jest zszyte z narracją bezpośrednio. Natomiast 14 bardzo eksperymentuje z muzyką. Tam są takie zwariowane kawałki, jak chociażby, żeby tutaj daleko nie szukać, The Twinning Theme.
Twinning, jakby ktoś chciał wygooglać. To jest jeden dungeon, do którego właściwie właśnie w tym momencie fabularnym jestem, bo ledwo co go skończyłem w tym roku. I to jest taki jeden z kawałków takich totalnie zwariowanych, że się człowiek nie spodziewa, że o, gra RPG, tak, i nagle rany, do której dyskoteki nagle wszedłem, albo jakieś motywy właśnie z... Jest taki Alliance Raid, który się nazywa Alexander, też można sobie wygooglać i tam muzyka też jak we wnętrzu jakiejś maszyny zaczyna grać, jakieś dziwne wokale, które śpiewają, jakieś takie skoczne pioseneczki, które strasznie wpadają w ucho. Ale z takich ulubionych na przykład moich kawałków z czternastki, to też właśnie taki bardzo melancholijny, który przygrywa w Coerphas Western Highlands. To jest kawałek, który nie gra przy jakimś epickim momencie, przy czymś. To jest po prostu pole śniegu po sam horyzont i taki kawałek, który tak idealnie oddaje to, że tam się nie dzieje kompletnie nic, ale jest jednocześnie tak piękny. No, Soken odwala tak dobrą robotę przy czternastce. Jestem ciekaw, co tam jeszcze w szesnastce mnie czeka, ale mam tą świadomość, że ta szesnastka, ona celuje w taki konkretny klimat i być może nie zaskoczy mnie niczym jakimś takim bardzo mocnym. No a Yoko Shimomura i piętnastka, tam jest dużo pięknej muzyki. Ja w ogóle przyznam się szczerze, przeszedłem serię Kingdom Hearts głównie dlatego, że przez lata słuchałem muzyki z tej serii i to mnie kupiło, natomiast same gry... A, czyli mam, uwaga, mamy kolejny dowód na to, że muzyka tak, może sprzedać. Naturalnie, jak najbardziej się z tym zgadzam. Są przypadki, kiedy nie słucham muzyki, tak jak staram się nie słuchać za dużo muzyki, na przykład do finala dziesiątki czy dwunastki, bo mam nadzieję, że kiedyś w te gry zagram, ale są też takie przypadki, że nie za bardzo mam ochotę grać w daną grę, ale słucham sobie jej muzyki i nagle mam takie, dobra, okej. Okay. Muszę w to zagrać, żeby w końcu się dowiedzieć, przy jakiej scenie gra ten utwór, który mi się tak strasznie podoba. I wydaje mi się, że właśnie w 15 było dużo, dużo fajnej muzyki, pięknej, właśnie takiej melancholijnej. Yoko Shimomura ma talent do wyciskania łez człowieka, mam wrażenie, tą swoją muzyką. Ale może tak reasumując tą myśl, żeby dać szansę innym się wypowiedzieć, wydaje mi się, że mówić tutaj właśnie o tym, że się stało taka generyczna ta muzyka, nie powiedziałbym. Wydaje mi się, że seria Final Fantasy to jest właśnie taki kreatywny twór i fajnie, że zaczyna się pojawiać w nim, różni ludzie dostają szansę, żeby coś tego kreatywnego od siebie tam dać. I fajnie, że oni korzystają z tego, co stworzył Uematsu, że to nadal jest żywe i jest częścią tej serii. Ale też fajnie, że z każdą kolejną częścią z tą serią się dzieje coś innego. Ona nie jest taka statyczna, można by powiedzieć. To zanim Pawłowi oddam głos, to może ty, Mateuszu, powiedz mi, jak ty z perspektywy, bo mówimy teraz o nowej jakości, nowej fali w muzyce do Final Fantasy 2 od 12 do 16, jako taka skondensowana ilość tych kompozytorów, bo mówimy o Hitoshi Sakimoto, który zaczął robić muzykę do Final Fantasy 12, Masashi Hamamoto do Final Fantasy 13, później przyszła pora na jeszcze świeższą krew, czyli Masayoshi Soken, który zrobił muzykę do Final Fantasy 14, różnych oczywiście odsłon, dodatków, a później Yoko Shimomura Final Fantasy 15, no i Soken wrócił Final Fantasy 16. I jakbyś miał porównać tą nową falę, tej nowej muzyki, czy bez udziału Matsu, mimo tego, że gdzieś tam wybrzmiewa dalej ta muzyka, ta aranżacja, o których już też poniekąd Adam zaczął opowiadać, mimo tego, że wybrzmiewa gdzieś echa tej muzyki w twórczości niektórych kompozytorów i w tych odsłonach bez Uematsu już oficjalnie, czy jesteś w stanie powiedzieć, że faktycznie nie udział Uematsu już w nowych odsłonach Final Fantasy dobrze wpłynął ogólnie na całe myślenie o muzyce do Final Fantasy? Wiecie co, ta nowa muzyka do Final Fantasy współczesna po Uematsu jest takim bardzo specyficzną, to jest bardzo specyficzne zagadnienie, słuchajcie, bo ja osobiście na przykład kocham Final Fantasy 12, uważam, że jest to jedna z takich najbardziej niedocenionych odsłon serii, ale nic nie pamiętam z tej muzyki, tak kompletnie nic. Jest to dla mnie tak generic fantasy muzyka, że nawet teraz tak sobie myślę, nie jestem w stanie nic przywołać do swojej głowy z tych utworów, co by mi tak naprawdę utkwiło. No ale jadąc dalej, znowu mamy Final Fantasy XIII, które być może
troszkę dziwne, mocno elektroniczne, z dużą ilością takich eksperymentów gdzieś tam na smyczkach, ale jednak ta muzyka jest już troszkę bardziej wyróżniająca, która troszkę bardziej zostaje w tej głowie, więc jest już troszkę inaczej, tylko nadal. Ja myślę, że przynajmniej ja to tak czuję, że ta muzyka po Uematsu straciła troszkę taki swój indywidualny charakter i mimo, że ona pasuje do tych kolejnych odsłon, kolejnych części finali prawdopodobnie, tak myślę, że pasuje, to jednak koniec końców ona bardziej niż za takie, ona bardziej niż takie utwory do słuchania, które przy okazji są ilustracją do gry, bardziej grawituje w kierunku takiej muzyki filmowej, która nie ma innej funkcji za bardzo poza tą ilustracją. Tak jak mówiłem kilka odcinków temu, że nie pamiętam, czy to w poprzednim odcinku naszego podcastu, czy dwa odcinki temu, że Nobuo Uematsu był takim twórcą, którego numery do tych pierwszych części Final Fantasy działają same w sobie i on tak naprawdę nie jest kompozytorem muzyki klasycznej, mimo tych wszystkich Final Symphony koncertów, czy tam Distant Worlds. Jego utwory są w swoim charakterze i u swojego serca utworami rockowymi. I każdy z tych numerów działa sam w sobie, a ponieważ jest stworzony pod konkretne historie, pod konkretną grę, one działają też w tych momentach, w tych wydarzeniach, w tych fabułach, które mają miejsce podczas naszego grania w te finale. W tych najnowszych odsłonach już trochę tego nie czuć. Dla mnie bardzo dużo z tych utworów nie do końca działa. Mam wrażenie, że troszeczkę to zaczyna się teraz zmieniać, bo na przykład są w Final Fantasy XV utwory typu Apocalyptis Noctis, które gdzieś tam nadal pobrzmiewają w mojej głowie. Tak z szesnastki już mniej tych utworów pamiętam. Znowu przechodząc już tak płynnie do tej najnowszej odsłony serii, ja generalnie muzykę z szesnastki całkiem lubię i uważam, że jest to taki bardzo fajny, tutaj Soken starał się znaleźć ładny złoty środek pomiędzy tymi najstarszymi utworami, tą taką starą szkołą Nobuo Uematsu, o której przed chwilą mówiłem, i starą metodyką tworzenia tych utworów, a z tym bardziej filmowym aspektem, filmowością tych nowszych odsłon. Dlatego powiedziałbym, że chyba ten, dla mnie przynajmniej, ten soundtrack z Final Fantasy XVI jest chyba najciekawszy z tych wszystkich najnowszych soundtracków, ale nie jestem pewien, czy najlepszy, tak bym powiedział. Natomiast ja cały czas tęsknię za Nobuo Uematsu i jego utworami, które po prostu mogę wrzucić płytkę i słuchać tego jak płyty mojego ulubionego zespołu, bo to wszystko tak ze sobą gra na takim poziomie stricte artystycznym, że każdy utwór jest swoim własnym, działającym we własnym obrębie utworem, nawet wyjęty spoza tej gry. Mhm. Super. Dzięki, Mateusz. Pablo, bo ty we wszystkie odsłony grałeś, nawet w te dodatki, ale nie mówimy o dodatkach. Wymazujemy je z pamięci na chwilę. Powiedz mi, jaki jest twój punkt widzenia na to wszystko? Jakbyś to miał zebrać w całość? Ja sobie powiem to tak, jeśli ktoś się nie rozwija, to się cofa. I myślę, że tak właśnie było z Nobuo Uematsu. Ja wspomniałem to przy okazji dziesiątki, że już było słychać, że Uematsu jest, widać, trochę już zmęczony tą serią i potrzebuje odpoczynku. I chyba Square Enix też to w pewnym sensie widziało, chociaż przyznam, że myślałem, że Sakimoto w 12 rzeczywiście będzie tam tylko na chwilkę. Natomiast Square Enix będzie szukało jednego tego głównego kompozytora, który będzie takim potężnym nazwiskiem gdzieś tam na winecie i który będzie promował markę. Mick Gordon. Od nowo. Na przykład, nie? ale właśnie to mnie z jednej strony trochę mnie zdziwiło, że Square tak żongluje tymi kompozytorami, każda część ma
ma innego twórcę, ale z drugiej strony trochę mnie to Nafta naprowadził na to. Powiedział, że te ścieżki dźwiękowe do kolejnych odsłon od 12 w górę są troszkę generyczne. Troszkę się zgodzę, a trochę nie. Mógłbym się zgodzić z tego względu, że Square szukało właśnie takiego momentu, czy takiego autora, czy tam autorki, który właśnie nakierowałby całą serię na taki jeden, taki słuszny tor, po którym mogłaby cała seria przechodzić. Były robione różnego rodzaju eksperymenty i trudno mi powiedzieć, czy jak ze strony Square Enix wyglądały wyniki tych eksperymentów, czy mi się podobało to, co się działo, na przykład 13, 14, 15 i tak dalej. No ale wracając do samych soundtracków, jeśli chodzi o 12, no to tutaj się nie zgodzę z tym, co zostało powiedziane. Znaczy, ja uwielbiam, bardzo lubię muzykę do Final Fantasy 12 i pamiętam zdecydowaną większość tego albumu, ale głównie chyba dlatego, że to trochę się zapomina, że muzyka Sakimoto to nie jest tylko Final Fantasy 12, ale w ogóle muzyka do całego uniwersum, czy tam świata Ivalice, do którego składa się również Final Fantasy Tactics, czy 12 Revenant Wings na Nintendo DS. Także już mamy do czynienia nie z muzyką do jednej gry, tylko praktycznie do całego uniwersum, więc ja na to patrzę trochę pod tym kątem. Ale jakbym miał oceniać do samej 12, no to bym powiedział, że to jest soundtrack, który robi robotę. Tak? Mówiliśmy o tym przy okazji podcastu o świecie Ivalice, że to jest taki soundtrack, który ma budować klimat tego otwartego, tego potężnego, chyba nawet większego niż poprzednio odsłony finale, tego ogromnego świata Final Fantasy XII. Moim zdaniem robi tu całkiem dobrą robotę. Jeśli chodzi o Final Fantasy XIII, no to przy całej mojej nienawiści do tej odsłony, to mogę powiedzieć, że to, co się naprawdę udało, to był właśnie soundtrack. I Masashi Hamasu zrobił tu naprawdę fantastyczną robotę, żeby dociągnąć przynajmniej ten element gry. I myślę, że za to należy tę odsłonę tak naprawdę pamiętać, czy za te wszystkie motywy przewodnie, za motywy bitewne, o Jezus, co się tam działo. Natomiast samą grę należy radzić prądem i palić ogniem. Final Fantasy XIV właśnie, to jest, powiem na razie o podstawce do finala, myślę, że to jest taki przykład takiej odsłony, czy takiej muzyki, w której słychać te naleciałości Nobuematsu, słuchać, że próbuje się na nowo stworzyć serię Final Fantasy, bazując na tym, co wcześniej Uematsu zrobił, i to się udało, zwłaszcza w podstawce. Natomiast to, co Mutant Soken zrobił w kolejnych dodatkach, to jest coś, co wymaga rzeczywiście osobnego odcinka. Masashi Soken dosłownie w każdym kolejnym dodatku tworzy dosłownie nową grę i naprawdę brzmią one niesamowicie i odwołują się do tych klasycznych brzmień czy motywów z finala. Także tutaj Sokonowi naprawdę trzeba pogratulować, że ma w sobie tyle siły i energii, żeby tworzyć nową muzykę w sumie tej samej gry. No i to, że robił to również w trakcie swojej choroby, bo tak jak, nie wiem, czy pamiętacie, ale Soken wylądował w szpitalu, bo chłop chorował na raka i mimo to nie przerwał swojej pracy, tak? Wręcz przeciwnie, powiedział, że on chce tworzyć muzykę do 14, chyba do 16. Chyba nawet ukrywał tę chorobę przez jakiś czas przed zespołem. Oj, ukrywał przed zespołem, powiedział, żeby nikomu nic nie mówić, żeby pracownicy się nie martwili, tylko zajmowali się pracą. To jest tak pojebana historia, ale widać, że jak Sokon bardzo japońskie podejście. ale też widać, jak Sokon podchodzi również do swojej pracy, tak, że traktuje to jako coś poważnego, jakaś taka odpowiedzialność duża nad nim ciąży. I tak, jest ten pierwiastek japoński. 15, Yoko Shimomura, My Love, również myślę dociągnęła, jeśli chodzi o soundtrack. Fakt faktem, że
Słuchaj, tam mnóstwo takich motywów adekwatnych do gry z motywem drogi, czyli mamy grupkę przyjaciół, którzy jeżdżą sobie autem i świetnie się przy tym bawią. I to brzmi naprawdę przyjemnie, tak ciepło na sercu, kiedy słucha się tych wszystkich motywów. Ale jednocześnie, jeśli chodzi o te motywy eksploracyjne, kiedy wysiadamy z tego auta, odwiedzamy ten cały świat i walczymy z potworami, no również, no tu uruchamia się Okoshimura w pełni. No a jeśli dojdą do tego również walki z bossami, czyli Apocalyptis Noctis, no to już jest kolejna półka w górę. Najbardziej mi się podoba Apocalyptis Noctis w wykonaniu fortepianowym z jej udziałem. Warto zobaczyć ten film. No jeśli chodzi o Final Fantasy XVI, no tutaj mamy powrót Sokena i ja o tym napisałem w recenzji, że to jest naprawdę zajebisty soundtrack. Moim zdaniem nagroda Golden Joystick w pełni zasłużona. Z drugiej jednak strony, gdzieś tam z tyłu głowy mam ten mały głos, który mi podpowiada, że trochę brakuje tego elementu znanego, tego szaleństwa znanego z tych klasycznych osłon Final Fantasy. No ale sam soundtrack sam w sobie jest naprawdę świetnie się go słucha zarówno w grze, zwłaszcza jeśli ogląda się te wszystkie walki z ikonami, to jest po prostu coś niesamowitego, to jest fantastyczne widowisko, ale też poza górą również. I widać, że Square znowu ma jakiś tam pomysł na siebie, możliwe, że pójdzie w tym kierunku, który wyznaczy w Finale 16, ale do tego się nie dowiemy, tak? Możliwe, że znajdą kolejnego kompozytora, który zrobi muzykę do kolejnej części, do 17, ale gdyby zostawili Sokena i pozwolili mu tworzyć do nowej części, naprawdę nie byłbym zły, wręcz przeciwnie. A ja strasznie żałuję, że nie mamy więcej czasu, żebyśmy mogli porozmawiać, bo sądzę, że tutaj każdy z nas jeszcze by miał wiele do powiedzenia. Ja też zbierając to w całość, ja mam takie wrażenie, że jakby rynek gier się bardzo mocno zmienił i też to przełożyło się na to, jak te kolejne odsłony Final Fantasy wyglądały. No trzeba sobie też jasno powiedzieć, te odstępy między kolejnymi częściami były coraz bardziej dłuższe, no bo też wiemy, że czas produkcji takich ogromnych molochów też się zwiększył. A myślę też, że w momencie, kiedy Uematsu odszedł i zaczął pracować z Hironobu Sakaguchi przy produkcjach pokroju Blue Dragon i Lost Odyssey, to były takie gry, które można było śmiało powiedzieć, że to byłyby kolejne odsłony Final Fantasy. Bez dwóch zdań. Nawet Blue Dragon to jest taki trochę Chrono Trigger 2,5. Wiadomo, że tak. Nie ma aż tak wiele wspólnego, no bo tam owszem, Akira Toriyama był odpowiedzialny za wizualną jakby część. Natomiast od strony muzycznej zarówno Lost Odyssey, czy nawet Fantazja, ostatnia też produkcja, rzekomo się mówi, że to jest ostatnia już ścieżka dźwiękowa napisana przez Uematsu do gier wideo. To gra na Arcade Appu, chyba bodajże dostępna i chyba już na Steamie. Tak, to jest ekskluzyw na Apple'a. No, ale chyba na Steamie też już jest? Ma pojawić. Chyba ma. Nie wiem kiedy, ale masz. Coś się ma pojawić. W każdym razie mi się wydaje, że Uematsu, nie chcę powiedzieć, żeby się nie poradziłby się, nie odnalazłby się w tych nowych odsłonach Final Fantasy, ale te kolejne odsłony Final Fantasy bardzo się mocno zmieniły. One coraz bardziej bliskie są zachodnim produkcjom. Mam takie wrażenie, pewnie wy się możecie z tym zgodzić, też nie, ale ogólnie większość japońskich gier za bardzo traci swoje takie DNA, czyli to, co myśmy za to kochaliśmy, japońskie produkcje, te japońskie serie. I Final Fantasy bardziej, i to z 16 bardzo też pokazuje, że bardziej bliżej do zachodnich produkcji niż do tych takich powiedzmy japońskich. Oczywiście dalej gdzieś tam są pochowane te takie powiedzmy japońskie wybryki i głupotki, za które kochamy oczywiście te gry,
ale też przez to się zmieniła się też bardzo mocno muzyka. Ona bardziej przypomina właśnie też te zachodnie produkcje. No, Final Fantasy XII też jest też dobrym przykładem. Ja z kolei bardzo lubię, uwielbiam muzykę do Final Fantasy XII i na przestrzeni tych wszystkich kolejnych nowych odsłon uważam ją za taką już taki ostatni bastion Final Fantasy. Ale to jest coś, o czym byśmy oczywiście mogli przez następną godzinę nieskończoność rozmawiać. Dlatego ja mam szczerą taką nadzieję, panowie, że kiedyś przy kolejnej audycji, czy to będzie przy Final Fantasy XIV, czy ogólnie kolejnej odsłonie Final Fantasy, tutaj mowa o XVII, będziemy mieli okazję się spotkać w takim lub większym bądź mniejszym gronie i porozmawiać i więcej czasu poświęcić. Ja tylko mogę ze swojego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom oraz widzom i słuchaczkom, które wytrzymali z nami i przeszli przez tą sagę, która trwała przez ostatnie 3 odcinki. Strasznie żałuję, że nie mogliśmy więcej czasu poświęcić tej serii, no ale też powiedzmy sobie szczerze, jest mnóstwo świetnej muzyki, której trzeba naprawdę oddać pokłon i czas. Panowie, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj z nami byliście, a dzisiaj w naszym wirtualnym studiu dla przypomnienia był Mateusz Gołąb. Dzięki również, cieszę się, że mogłem z wami być, fajnie, że udało się tę finalową odyseję wreszcie doprowadzić do końca i mam nadzieję, że usłyszymy się znów niebawem. Cześć! Paweł Klimczak, aka Nafta. Hej, hej. No i mam nadzieję, Adamie, że będziesz częściej też z nami, czyli Adam Dębski, aka Nox A15. Cała przyjemność po mojej stronie, też mam taką nadzieję. I słuchajcie, dwapady.pl podcast oczywiście. A i jak zawsze z wirtualnego studia, jak zawsze kłania się w pas wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do następnego, do kolejnego. Trzymajcie się ciepło, dziękuję, że byliście z nami. Do usłyszenia, cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.